Cześć, siemanko, witam Was na moim kanale Mam Korbę. Mamy okienko dwudniowe pogodowe i z tej okazji wyjedziemy. Wyjadę, wreszcie ruszę dupę i trzeba zacząć jakąś sezon, a im lepiej się zacznie sezon, im wcześniej, tym lepiej się go kończy. Tak się mówi. I mam tu taką sprawę, zmieniam kierownicę, dlatego że po dłuższej jeździe na moim gravelu drętwieją mi dłonie z jednej i z drugiej strony. Zdecydowałem się wymienić w pierwszej kolejności kierownicę, bo wcześniej też myślałem o wymianie framesetu, ale koszta są duże. Na przykład taki frameset Kona Sutra kosztuje 4300 bez przesyłki z Niemiec, a taką kierowniczkę udało mi się kupić za stóweczkę, ona jest używana. To jest Richie Beacon. Waga mojej to 300 gram przy rozmiarze 46 cm. Potężna fara 36 stopni. Drop to 80 mm. Kierownica jest dostępna w dwóch wersjach. Droższa wersja, nazwijmy ją WCS, jest lżejsza o około 30 gramów. Dlatego, że jest wykonana z potrójnie cieniowanego aluminium. Tańsza wersja jest też pozbawiona kolorowego znaczka WCS. Za wersję droższą WCS trzeba zapłacić około 100 euro. Tańsza wersja to koszt 50 euro. Jeśli kupowałbym nową, to wybrałbym tańszą wersję. Jest całkowicie inna geometria tej kierownicy niż w mojej starej kierownicy. Tutaj mamy potężną flarę. Jak się mierzy taką kierownicę do gravela? Mierzymy ją po prostu odtąd, o tu, dotąd. Odtąd, dotąd jest 46 cm. I to jest kierownica w rozmiarze 46 cm. Są też większe i mniejsze, ale jeżeli szukacie na przykład według rozmiaru kierownicy 42, 44, 46 do gravela, to mierzymy odtąd, dotąd. Tamta kierownica stara moja ma 42 cm, ta ma 46. Nie będzie to jakaś też nudny test i nie zrobię tutaj jakiejś pokazówki, kilku zdjęć i przejadę się i później Wam powiem, jakie odczucia. Pojedziemy do Bochni. Co tutaj jest w kierownicy takiego zaskakującego? To tutaj są takie chrapkowate części. O, jest tutaj. Z jednej i z drugiej strony. Tu gdzie się montuje manetki i przez to pewnie one się lepiej tutaj trzymają niż ślizgają. No oczywiście jest to logo Richie. Tutaj mamy jeszcze w gratisie, że to jest droższa wersja, takie kolorowe WCS i World Championship. Także no, na bogato. Polecam kupować używane rzeczy i jeszcze bardziej w przypadku na przykład takim jak moim, że nie wiem, czy mi to pomoże, czy mi nie pomoże. Także bądźcie ze mną, bądźcie wytrwali, bo to może Wam też pomóc w doborze sprzętu do roweru, bo w gravelu jest najważniejsza jest wygoda. Zaczynamy pedałowanie. Piękny dzionek nas przywitał. No jest cudnie. Temperatura jakieś 8 stopni, 9 ma być dzisiaj. Połomice, miasto w województwie małopolskim w powiecie wielickim. Mieszka tutaj nieco ponad 16 tysięcy ludzi. Tak powinno wyglądać rowerowe małe miasto. Duża ilość ścieżek, ogólny porządek. Dla Krakusów jest to brama do Puszczy Niepołomickiej. Wjeżdżamy do puszczy, do tej części takiej rowerowej, że tak powiem. Tutaj już tylko może wjeżdżać jakieś służby mogą wjeżdżać. Jak Wam powiem szczerze, że z nagrywaniem z tym wszystkim wideo to chyba dwa razy dłużej trwa taka podróż do Bochni.
Jeszcze ten dron nowy, to niewprawiony taki uczeń. Stary uczeń. A co do pierwszych przemyśleń co do kierownicy, jakie mam? Kiera, no wydaje mi się, że jest lepsza, że jakoś od razu mi siadła. Jak zacząłem ją kręcić, no jest szersza, jest więcej miejsca na niej. Jakoś tak mi od razu fajniej. Może przez to, że wcześniej jeździłem na rowerze crossowym, gdzie tam miałem kierownicę szerszą. To takie przyzwyczajenie mi zostało. Zobaczymy, jak będzie z tymi drętwiejącymi dłońmi. Ale ostatecznie na ten temat będę mógł się wypowiedzieć jutro dopiero, jak już to przejadę, to powiedzmy blisko 100 km. Co do ustawienia tych manetek, to myślałem, że będzie gorzej, że będzie mi jakoś tutaj przeszkadzać wszystko. Tutaj z hamowaniem czy coś, ale w ogóle nie zwracam na to uwagi. Nawet dosyć sporo ludzi tu się kręci. Myślałem, że o tej porze roku to nie będzie tak dużo, ale jest trochę ludzi. Chcę dojechać do Bochni, chcę coś zjeść, chcę szybko spadać, bo wygląda na to, że już mnie noc złapie. Tutaj mam zamiar się pożywić, bo nie jadłem śniadania. No nie róbcie tak ogólnie, trzeba jeść śniadanko. Znaczy ja wiem, czy to jest niezdrowe. No ja nie jadłem śniadania i tutaj chcę zjeść kepsa. Sprawdzałem, jaki tutaj może być najlepszy keps. Jeden, drugi nie pasował i trzeci spasował i wam pokażę go wam. Ja już jestem na miejscu, zaraz będę szamiał. Zdradzam wam sekret, to tutaj jest najlepszy kebab w Bochni. Nazywa się Alania Bistro. Chyba dobrze to czytam. Idziemy do domsiu, wracamy. Witam was z powrotem w mieszkaniu. Po tej jeździe wspólnej razem do Bochni zrobiliśmy razem 100 km prawie. Nic mi nie drętwieje, nic mi nie boli. Tutaj nie odczuwam żadnego bólu, czyli super. Ja wcześniej myślałem, ja jeszcze wcześniej kombinowałem z siodełkiem, przesuwałem go do przodu, do tyłu, nachylenie. Tak samo kombinowałem z mostkiem do góry, na dół. No ale nic mi to nie dawało. W międzyczasie już myślałem, żeby wymienić frameset, no ale jakoś mi jeszcze olśniło. Na samym końcu tych przemyśleń, że to może być kiera. Zmiana kiery pomogła. Co jeszcze zyskałem przy tej zmianie? No, na pewno zyskałem tutaj dużo więcej miejsca na kierownicy. Mogę sobie tutaj fajne rzeczy podwieszać, typu licznik, dzwonek, torba, jeszcze jedna torba, 1000 torek. No jest tego miejsca tutaj multum i odczuwam to przy tej zmianie z tej węższej, krótszej kierownicy. No odczuwam to, że tutaj jest dużo, dużo więcej miejsca. Straciłem na tym, że jestem mniej areo, no ale nie można mieć wszystkiego. No można kupić sobie dwa rowery, nie? I to w sumie można mieć wszystko, albo nawet trzy. Albo zmieniać kierownicę za każdym razem, jak chce się zrobić na przykład szybki, jakiś krótki odcinek. Co tutaj jeszcze wam powiem, na co narzekali amerykańscy youtuberzy, że przy tej kierownicy, że tutaj niby przy tej pozycji jak się rusza tak ręką, chce się zahamować albo zmienić bieg, to podobno ten ruch jest większy niż przy takiej kierownicy z mniejszą flarą. Ja tego nie odczułem. Może tak jest, rzeczywiście, ale w ogóle tego nie odczułem. Tak samo to, że tutaj automatycznie montując tutaj te manetki, one schodzą tak do środka, też w żaden sposób jakoś to nie przeszkadzało mi. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś przydał taki test. Dziękuję za wspólną podróż. Do zobaczenia wkrótce.